i ćwiczenie symulacji braku powietrza, zakręcenie zaworu. Po angielsku ćwiczenie nazywa się air depletion. Pokazujemy sygnał nie mam powietrza, zakręcenie zaworu, czy to jest jasne. I uwaga, proszę do siebie dive mastera, oczywiście jest to ćwiczenie w parach, sam sobie nie zakręcę zaworu w tym wypadku. Więc podpływa dive master. Zawsze przy ćwiczeniach, kiedy nie ma powietrza w demonstracji, instruktor nie ma powietrza, więc dive master przychodzi po to, aby pokazać, że zakręca butlę. Nie patrzymy na manometr. To jest ćwiczenie, które ma pokazać nam, jak nagłą sytuacją jest brak powietrza. A więc nie patrzymy na manometr. Spokojnie oddycham, jeden śmiały wdech, wydech. Widzimy, jak powietrze schodzi z manometru. Oczywiście ćwicząca osoba tego nie widzi, instruktor może to podglądać. I nagle jest sytuacja, w której nie mam powietrza, daję ten sygnał, nie mam powietrza i właśnie w tym momencie dive master jest po to, żeby jak tylko pokaże ten sygnał, żeby on odkręcił butlę. Ciśnienie natychmiast wraca do normalnego, pierwotnego stanu i tym samym kończymy to ćwiczenie.